To czekaj, bo ja tutaj. No to wchodź do gry. Jak będziesz już w tej poczekalni, to ja już też tam wyjdę i się połączymy. Ktoś mnie tu widzi. Ktoś mnie dostrzegł. Halo? Nie wiem, czekaj, muszę tutaj zdobyć. Zobacz auto operacji. I'm guessing you had a Bolivian Christmas too. And El Sueño doesn't really get into the holiday spirit the way most people do. Another day I was driving him around Bukhara, and he had me stop on this hill out of the middle of buttfuck nowhere. Prawie że. Rozumiem, że ten gościu co nagrywa jest też mniej przystojny niż ja, tak? Dlaczego tak myślisz? No nie wiem. No musisz zobaczyć tam ci link, to zobaczysz. Ja nie chcę oglądać innych, tak jak ci mówię, ja nie lubię oglądać rozgrywek, mimo że lubię je nagrywać, to nie lubię ich oglądać. Przykład, ale patrz, jak tam masz stół, ląduje, tak? No i z tych stół i z tych stu on potrafi załatwić 30 w rozgrywce. To jest po prostu. To jest jakieś niesamowite. 30. A co mi się NBT? Zdobytą nagrodę. A jaki ma nick? Ten gościu. I ty niku ty. No dam ci linka, no. Nie chcę linka, nikt tylko mi powie jego. Ja nie będę gościa oglądał nawet. Ojciec! No. Ojciec! No i dobrze. No. Co ja mam tam? Aha, tu mam tą koszulkę. Jestem w menu, kontynuuję kampanię, to mnie znajdziesz. Cicho, bo się nie wgra koszulka. Kupiona na targach PGA. Na targach PGA. Allegro. Nie, na targach PGA, bezpośrednio ją kupiłem, bo... Dobra, tam go. Tango down. Tango down. Ja kontynuuję kampanię. Nie, nie kontynuuj, poczekaj tam w tym menu. Ja już wychodzę do menu też. Tylko tu no jeszcze to zaraz mam... wyjdę, no. Ale już no wyjdź, bo ja już wychodzę, tylko bez sensu będzie ci się wgrywać. Dobra. Powrót do menu głównego, wchodzę. Jeszcze mnie nie zapraszaj, bo mi się kontynuuje. A po co to włączyłaś? Dobra, no. Do menu tylko wejdź do tego, żeby, no, wiesz, żeby... No dobra, jeszcze jestem w tym menu. No, może... Dobra, ja daję kontynuuj kampanię i już cię zapraszam. Tylko mi musi wejść do menu, poczekaj. O, jest. Proszę bardzo. Masz zaproszenie. Masz zaproszenie i... Co? I uruchamiamy. A rzeczywiście widzę nowy look. Proszę, proszę. No, no, no. No, no, no. No taki z kim ja gram? Taki z cygarem. Dobrze, mam nadzieję, że mi się słuchawki naładowały, bo mi kabel właśnie... Kabel mi się właśnie urwał od słuchawek. No, ale słuchaj, z tym cygarem to już po prostu wymiatasz. A czekaj, to będziesz, jak teraz będziesz mi dawać buziaka, to będziesz mieć problem, bo się poparzysz cygarem. No, radzę sobie, no, w inne części cielesne najwyżej. No. No. A ja cały czas tych, a dlaczego tych liści sobie nie wziąłeś? Nie chcę żadnych liści. Liście są bardzo dobre, bo cię nie widać w krzaczkach, a tak to co? Każdy zobaczy cygar. No i dobra, i widzisz, patrz, jesteśmy na takim czymś. Misja poboczna. Oznacz zaopatrzenie w strefie zwrotu. Ja jeszcze nie widzę, bo mi się kręci jeszcze. Aha. Nie, najpierw pójdziemy sobie po medal, bo medal jest dobry. Wzrost szybkości o 30%. Szybkość reanimacji. O, to się przyda. No. I tam jest misja popularna, tam sobie pójdziemy. Najpierw. Mhm. Tylko czekam, aż ci się wgra. Mi się jeszcze nie wgrało, nie wiem dlaczego. Ja miałem, widocznie wiesz, ja miałem w pamięci trochę. No bo już miałem przed chwileczką uruchomioną tą, więc mi... O, jesteś. Noc.
Tu idziemy na nogach, bo to jest blisko, tak naprawdę. 200 metrów. Tylko musimy zejść po zboczu, chodź. Chodź, no. Kochana moja, idziemy. Najpierw zdobywamy medal, a potem... No. Albo w sumie możemy zacząć tą misję. Tutaj za tymi skałami musimy się trochę schować i puścić drona. No. Tutaj. O, dobra. Ja tu mam dobrą misję, ja tu mam dobrą pozycję snajperską. Najpierw musimy ich trochę oznaczyć. Tam jest dużo... Dobra, ja tego snajpera zdejmę, bo on chyba nie powinien... Ale jeszcze nie, poczekaj, jeszcze puść drona. Puściłam. No, ciemno jest. Nawet bardzo ciemno. No, dlatego z noktowizorem. No. Działaj. Uważaj, bo oni drona też mogą zobaczyć. Jak zobaczą drona... No. Dobra, tu jest jeszcze jeden na bieżyczce. Trzeba go zdjąć, bo tam jest karabin maszynowy. No, dobra. Trzeba dobrze, że zrobić zwiad. Musimy ich mieć pooznaczanych, żeby to... Tu gdzieś pewnie w środku będzie jeszcze jeden. No nie widzę gnoja. O, ciemno. No, chyba zobaczyli mojego drona. Dobra, mniejsza z tym. Tam jest snajper. Oh shit. Idę zdjąć tego snajpera. Shit balls. Dobra. Z działkiem zdjęty. No. Ale snajper nas widzi. No co za gnój. Dobra, zdjąłem snajpera. Mhm. Dobra, tutaj zdjąłem jednego. O! Ale nie, jedynego jeden został. Ale widzisz mnie? Ja już atakuję bazę. No atakuj, a ja wzywam pomocy. Gdzie ty jesteś? Na skale. O, dobra, idę, muszę się tam spiąć, mam nadzieję, że mogę. Nie zostawię mojego kochanie tam samego. O ile mi się uda... Leżę i kwiczę. Załatwiłam trzech i leżę. Ty, dobra, nie dam rady cię tam spiąć się. No dobra, no to idź. Idę. Spróbuję to zrobić sam. Ty się zrespisz, to będziesz mieć ten. Dobra. Ach, jeszcze tam jest snajper, dobra. Jeszcze jeden został. Zdjęty. Tutaj co masz tą żółtą strzałkę. Wiesz? Widzisz go? Oż kurde. Czekaj, czekaj, muszę tutaj ich jakoś podejść. No, on idzie do ciebie, wiesz? Dobra, dobra. Mhm. Niech sobie idzie. Misja w pobliżu. Dom, DJ. Got a truck carrying medicine right in the middle of that convoy. Let's hit it. Tylko jeden jest jeszcze. Nie, dwóch. O kurde, nie, dwóch. Gdzie? Tam ich było pełno. Dobra, musimy jeszcze raz tą misję powtórzyć. Tylko teraz musimy to ostrożnie zrobić, żeby nas nie wykryli. Jak nas wykryją, a my jesteśmy we dwójkę, nie mamy więcej wsparcia, to po prostu
powoduje to... Ale wziąłeś tego normalnego drona, czy tego, co ostatnio sobie wziąłeś za to? Nie, tamtego nie mam odblokowanego nawet jeszcze, bo on dopiero muszę mieć ten dron hukowy i wtedy jak ten dron hukowy odblokujesz, to dopiero będziesz mieć tego disco drona. Mhm. Dobra, jeszcze raz tą misję idziemy. Dobra, jest tu zaznaczone. Mamy misję, mamy medal i mamy dokument. Może się uda jeszcze porucznika przesłuchać. Idziemy jeszcze raz tak samo. No bo trzeba było ich pozaznaczać, tylko wiesz, i się... Tak, i się musimy najpierw... Się, na razie się nie strzelamy, tylko zaznaczamy ich. No. A potem jak ich pozaznaczamy wszystkich, to rozwalimy ten obóz. Bo ich jest tu dużo. Jak oni nas zaczną zachodzić, to już jest po robocie. Deploying drone. Eyes on a small group of tangos. Tych snajperów trzeba poza... No dobra. Tu jest ten jeden snajper. Deploying drone. Tango number 3. Jest drugi dron i tu jeszcze gdzieś była ta wieża z tym karabinem. Dobra, i tu on ma z trzech stron ten karabinek. Trzeba uważać. Wtedy też alarm się włączył, wiesz dlaczego? Mm-hmm. Bo oni zobaczyli mojego drona, bo drona też mogą zobaczyć. Mm-hmm. Trzeba uważać, żeby nie zobaczyli drona. Nie podlatywać za blisko. Mm-hmm. Odczekam chwilę teraz. Muszę poczekać, aż mi dron się odnowi. Dobra. No. Też szukasz dronem tych przeciwników? Nie. A co robisz? Tutaj dwóch śpi. Strzelasz już? Kochanie. Nie strzelaj jeszcze, bo zaraz będzie alarm. Nie będzie, bo już dwóch zabiłem. No i jest alarm, no. Dobra, zabiłem ten... Fucking hell! Snajpera wyeliminować. Teraz. Jeszcze tu kurde. Dobra. No to teraz musimy z nimi walczyć. Cholera. No co za gnój. Dobra, zdjąłem tu jednego. Jeszcze jeden zdjęty. Jak tam, kochanie, ci idzie? Halo, słyszysz mnie? No, słyszę. No, ja już, ja chyba się muszę zrespić na nowo. Nie, czekaj, ja cię uratuję. Teraz mam... I trochę wyeliminuję, bo inaczej
Już do ciebie idę. O kurde. Ty. Chyba się mi nie uda do ciebie dotrzeć. Ty, jeszcze tu jadą. Jeszcze jeden patrol. Tego patrolu się nie spodziewałem. No nie. Ale nas załatwili. Dobra. Nie strzelaj zanim nie powiem ci sygnał. Strzelanie się ustala. Najpierw robimy zwiad, kochanie, dobra? Najpierw zwiad, bo... Jak zrobimy zwiad, to ja ci powiem wtedy, gdzie masz iść i kogo załatwić, okej? Okej. Bo inaczej... Mariusz, czekaj. Bo inaczej, no, bo inaczej... Słuchaj, czekaj udzielam. Teraz chwilkę na mnie, dobra? Mhm. No. Ja pójdę tam robić zwiad, dołączysz do mnie, bo ten zwiad już będę robił. We got a mounted weapon. Drone is airborne. No, hello. No halo. No idź, idź i rób najpierw zwiad. No okej. W ogóle nie strzelaj dopóki nie wydam tego, dobra? Rozkazu, bo to... Znaczy ja po pierwsze robię zwiad, nie jestem przygotowany na to, żeby już zdjąć ludzi, a po drugie jest alarm potem, no i... O! Co? Chodź jeszcze do mnie. Poza, z wysoka skoczyłam. idę cię uratować. O. No i skakałam z tej skałki, nie wiem dlaczego jakoś tak mi źle poszło. Wiesz, że jak teraz tak leżysz na ziemi, nie możesz się ruszać, to ja cię wykorzystam. Tutaj. No ale masz nogi w ziemi. Ja się trochę tak jakby wbiłam w tą skałę, to nie wiem czy tak będzie to łatwe. Masz nogi w ziemi, jak ja mam tutaj teraz cię wykorzystać? Ja muszę mieć szeroko nogi. Nie wiem. Nie, dobra. Z mojej perspektywy też się wbiłam w skałę bardzo. Nie wiem dlaczego, już tu skakałam. Dobra. I zwiad robimy, tak? Nie atakuj. Nie atakuj, ja widzę tutaj jedną osobę na razie, którą możemy zabić bezpiecznie. Ja ją zdejmę. Teraz ładnie widać w tej wieżyczce, widzisz to? W jakiej wieżyczce? O, jak pięknie widać w tej wieży. W jakiej wieży? A już, nie ma problemu. Ej, miałaś nie strzelać zanim... No ale on nikogo nie powiadomi, tak? No dobra, no tych snajperów można zdjąć właśnie, to ci mówiłem, ale nikogo no więcej właśnie. Na razie. Dobra, no ale jednego już nie ma. Dobra, w drugiej wieżyczce też ładnie widać. No to też go zdejmij. Zostawiam to tobie. Już, nie ma dwóch. I nie strzelaj do dołu na razie. Dobra. Dobra. Teraz słuchaj, ty idziesz, widzisz tą, tutaj taką dużą wieżę, gdzie są te karabiny pozaznaczane? Widzisz tam? No tą najwyższą taką? No tą z karabinami, no zobacz sobie na mapę, no. Masz karabiny oznaczone, tam takie trzy. No to idź do tej wieży i zajmij pozycję na karabinach. Aha.
Idź do tej wieży i zajmij tą pozycję na karabinach. Tak? Ja tu dokończę zwiad. No tu jeszcze gdzieś jest ich więcej. Tutaj to są te trzy karabiny, tam nie ma nikogo, Mariusz? No nie ma, już go zabiłem. Więc zajmij pozycję. Tango number 3. I tutaj dwóch gości śpi, z tego co pamiętam. Nie, tu nie śpią. No gdzie oni są? Dobra. Możesz atakować, bo już jest, już o nas wiedzą. Perico isn't here. Scour up any kind of intel you can. Możesz atakować. W ogóle już jest dzień, dlatego oni już nie spali. O, jaka sexy laska tu biegła. Osłaniajmy, ja tutaj biorę informacje o misji. Got schematics of some kind. Fractal antenna, maybe. If Perico's using that fractal antenna to broadcast, that drawing might help the activity get a beat on his location. Strzelasz z tego karabinu w te auta? No, nawalaj. Rozwal te auta. No, no to rozwal te auta. Dobrze, dobrze. Bo jest, czy tam ich jest więcej? Mnie osłaniaj z tego karabinu. Nie odchodzę. No. Tylko uważaj na cywili. I na mnie. Uważaj. Schować. Teraz ten budynek. Widzisz tam zaznaczony dokument w budynku? No. To tam strzelaj. Ten budynek. Ostrzeliwuj ten budynek. Ja tam wchodzę. Sam będę potem strzelał. Jeszcze tam są gnoje. Kurde, tu były schody, dobra. No dobra. Oni gdzieś w stronę tego medalu widzę są. O, dobra.
I teraz chodź, tu już przestań strzelać, chodź. No. Już mamy wszystko. Wyskakuj stamtąd i chodź sobie wziąć ten medal, bo nie wiem, czy musisz go wziąć sama, czy hey, powiedz mi, czy... No. Powiedz mi, czy jak wziąłem, to ci ten zaliczyło medal, czy nie. Dostałaś? Nie wiem, Mariusz. Wiesz, no wyskoczyło ci, zdobyto medal premiowy. No na środku ekranu taki wielki napis, no nie mogłaś tego zrobić. Coś tam mi wyskoczyło. No to chodź, ja stoję, zobaczysz, czy tu jest ten medal jeszcze, czy nie. Chodź tu do mnie. No, teraz nam misja poszła ładnie. No, nieźle. No, chodź, że... Gdzie ty idziesz? A gdzie jesteś? No, do budynku musisz wejść, no... Tu. Chodź tu. No dobrze, już. Tu strzelam. Tu i tu są schody w środku. I tu był medal na półce. I masz medal na półce, czy już nie masz? Co? Teraz mam. Wzięłaś? Mhm. No. No to chodź. Chodź po dokument. Ten dokument będzie chyba na wyższym piętrze. Idziemy na schody. No bo chcę tak, żebyś sobie też zbierała te rzeczy, nie? O, i tu jest dokument. Weź ten dokument, zobaczymy, czy jak weźmiesz, to mi zniknie. Wzięłaś? Tak. Czyli każdy musi osobno wziąć dokument, widzisz? Czyli takie widzę, rzeczy... ale ja to mówiłam. Mówiłam ci, dobra. Że to coś nie zaliczę. No patrzysz jakieś... to nagranie? Na M patrzyłeś? Patrz sobie, ja idę po zapasy. Bo zapasy nie trzeba razem zbierać, wystarczy, że jedno weźmie, to drugiemu też zalicza. To idę po te zapasy. Patrz, czy tutaj gdzieś w miasteczku jeszcze czegoś ciekawego nie można znaleźć. No, trzeba to obszukać teraz. No. We'll let the rebels know where to find these supplies. They can pay us back later. Ten dokument to nie była muzyka przypadkiem? Tak, taka muzyka jakaś. No, to mi leci. Mi też. Chodzę i zbieram, a mi leci muzyka. No. Chodź tu do mnie, teraz jest dzień, możesz się przyjrzeć mi, jaki mam wygląd. Chodź. Pokaż. Patrz. Jezu. Tutaj, no, do słońca. Widzę. No, fiu, a ja w tych liściach. Nie wiem, czy pasujemy do siebie. Macho. No ba. Czekaj, wyjmę cygaro, daj buziaka. Dobra, lecimy. Tam mamy helikopter, to sobie helikopterem polecimy, chodź. Tu już nic nie ma do zbierania. No nie ma. No, znaczy, jak się zbliżasz do budynków, to się dopiero pojawiają te zielone skrzynki, ale kij z tymi zielonymi skrzynkami tam. Pozbieraliśmy, co jest do zbierania, tylko sobie jeszcze amunicję uzupełnię. Bo tu jest amunicja. Wieś. Powinna być, chyba na górze będzie. No, na górze jest amunicja. Dobra. Pokonaj przeszkodę, poczekaj też tam. No i sobie tam weź i do helikopterka. Albo mamy taki ty, tu jest taki, patrz, wypasiony samochód. Nie, tym helikopterem. No wiem, że helikopterem, ale zobacz, jaki samochód fajny. Zaraz zobaczę. Fajna muzyka. El sueño. Taka jakaś hiszpańska. No. Czy coś takiego. Jakiś coś takiego, czekaj. Patrzę, gdzie tu możemy lecieć. Ej, nie. Jeszcze nie lecimy, jeszcze tu jest porucznik. A dobra, lecimy. Siadaj. Bo jeszcze jest porucznik, muszę go zaznaczyć. Weźmiemy go.
On jest w tym budynku tutaj na skraju miasta. Didn't expect a dam this big out here. Yeah, the locals use it for irrigation. Seems like overkill. I reckon somebody was optimistic about agriculture in Bolivia. Idziemy złapać tego porucznika, chodź. On nam będzie spierdzielał. Łap go, łap go. Ty nie biegnij za mną, tylko próbuj go zajść z innej strony. A dobra, już mam go. Hola, Keitao. You hear anything about the cartel or the Sicarios around here? Gracias. The rebels could really use the gear in that cartel supply plane. Don't see why we can't make that happen. Dobra, mamy misje poboczne jeszcze, w razie czego wsiadamy do helikopterka ponownie. Widzisz tych takich znaczników, jak są tacy zaznaczeni na wykrzyknik, to też trzeba brać, bo... O, mamy tu misję dywersję i tam mamy umiejętność, lecimy na tę misję dywersję. Helikopterem mi się już dobrze lata, powiem ci. Uważaj, bo tutaj może coś być. O. Ja mam dwa znaki zapytania, nie wiem czy ty masz. Chodź, patrzcie tutaj. Na tej skrzynce jest umiejętność, weź sobie tutaj. Na tym... Widzę. O, tu. Weź sobie. I tutaj teraz idziemy po tą dywersję, chodź. A patrz jaki tu fajny samochodzik. Znowu. Dobra, wsiądź do helikoptera już. No. Bo jak ja to włączę, to będziemy mieć limit czasu. Bo to chyba ta sama, co już była kiedyś. Tak. Mam minutę, żeby ją drugą wyłączyć. Która jest tam. Uch, tam coś wybuchło. Widziałaś to? Dent in the cartel's comms might keep the cartel from ganging up on the rebels for a while. Jest. Mamy. Zaliczyło ci misję? Co? Słucham. Kochanie, zaliczyło ci misję? Tak. No. No to co mówiłaś, że ci nie będzie zaliczać? Dobra. Teraz weźmiemy sobie jakąś... Lecimy sobie jeszcze do tego zapytajnika tutaj, co? Poczekaj chwileczkę, dobrze? Poczekaj. Na razie nie ten, dobra? Dobra, ja sobie umiejętności wejdę w takim razie. Granatnik, ilość amunicji, niszczenie pojazdów. Dron by się przydał, lepszy zasięg. Albo akumulator, albo zasięg wymagany 3. Halo, no jestem. No. Halo? No, no słyszę cię, słyszę cię. Słyszysz mnie? Słyszę. No. No to wybieraj, co dalej. Czekaj, tylko sobie już dołożę ten. Odblokuję sobie granat hukowego drona. A ja sobie wzięłam minę, tylko powiedz mi teraz, czym użyć tą minę? Nie wiem. Musisz tam zobaczyć. Dobra, lecimy do tego zapytajnika. Uch, to jest na samej górze. Patrz, widzisz tą górę? Mhm. Fajna, nie? Masz śnieg, jest na górze. Lecimy tam. Dobra. Fajne w ogóle w tej Boliwii są górskie tereny, nie? Mhm. No, 8 punktów sobie rozdałam.
Ten granatnik sobie wziąłeś? Tak. A to pod broń musisz podczepić, ale... Ale nie każda broń to obsługuje, nie? Uważaj, tam jest gościu. Nie wiem, czy nas już nie widział. Nawet kilku gości będzie. Widzę, czekaj, ja ci dronem ich zaznaczę. Dobra. Target marked. Keep an eye on your background. Got another tango. Gdzieś tu jeszcze powinien być jeden. A, tu jest, dobra. Ty tego, co zaznaczyłem przy aucie, wyeliminuj. Tego przy aucie wyeliminuj. Idź tam. Tak, nic nie widzę. Zaczynam, już będzie strzał. Dobra. Dobra, są nasi. Ale nie ma tu nic. Taki zapytajnik był, a nic tu nie ma, nie? No ale jest jeszcze jakiś wykrzyknik. Co to za wykrzyknik? Jaki widzisz? Wykrzyknik? No ja jest. Tu nie widzę nic. Farma Horko tylko widzę i tyle. O, a ten, a tu ten laptop? Hakuj? No, no to hakuj go. Ja go już nie mogę hakować, widocznie ten... I tam... Found an SB network station. Let's get after it. Znaleziono misje poboczne. No, ja mam już je zaznaczone na mapie. Ty ich nie miałaś, dlatego miałaś ten... Ten. Wracamy do helikoptera. No. Wracamy do helikopterka. Ten helikopter jest o tyle fajny, że mamy w nim karabin maszynowy. Dobra, lecimy tutaj po punkt umiejętności. Ale tutaj śnieżno, nie? Biało. Dobra, tu sobie wylądujemy. Ale widzisz, że na wprost wylądowałeś i widzisz? No widzę, widzę. Czekaj, jak go zdejmę. A już się czekaj już. Zdjąłem gościa już. A tam jeden był? Nie, więcej tu ich jest. No. Idź z prawej strony, tam widzisz, do góry idź. Idź górą. Idź górą, ja idę dołem, okej? Okay? Mhm. No. Jeszcze tu gdzieś lata helikopter wroga. Nie, to nie jest wroga. Ale tu auta jeżdżą wroga. Co za gnój? In a cartel food truck and escorts. Looks like a resupply convoy. No. Pomóż mi tutaj, idź tam dalej, co ty robisz? No strzelam! Przy ja tu pełno mam tych pochowanych i wiesz co.
Ale ich tu jest. Dobra, następny. Okropnie. Ale tu ich jest pełno. Masakra, ty. Strasznie dużo. Helikopter zlikwidowałem. Cholera. Ach kurde, cywile zabiłem niechcący. Ma ten but tutaj. Dobra, ja swoją miejscówkę w miarę wyczyściłem. Nawet tak nie poszło źle. Mam tu nawet skrzynię z amunicją w razie czego. Tam jest taka wieża strzelnicza. Ty jesteś bliżej tej wieży. Czekaj, bo mnie tu oszczeliwuje. No. O shit. Skąd on strzela? On gdzieś z tego budynku tu strzela, tego czerwonego. Już tam do niego idę. Z tego wysokiego budynku czerwonego to strzela. O jest! Tam wysoko łazi po schodach, już go widzę. Biegam już za nim. Zaszedłem go od tyłu. Z tego wysokiego? No. Już tu jest czysto. Jeszcze mamy... nie. Znaczy tu, mówię, na tym budynku. No. Ale tu jest jeszcze na tym wysokim, takim na tej wieży. Nie wiem, czy go stąd sięgnę. Muszę drona zapuścić. Zagłuszony dron jest. Nie mogę tak. Drona używać. No, bo ja też próbowałam. Nie da się. No. Trudno. Idę ten kompój przejąć. Chodź tam na dół też już. Tutaj na górze został ten jeden w tej wieży. Tutaj, ej, widzisz ten karabin? I called the rebels for some indirect fire. Copy that. Shut out. Eyes in a small group of tangos. Chodź na dół. Idziemy do tego... No. Konwoju. Chcę się potkać, bo tu drogę. Jest ich dużo. Uwaga. Ładuję sobie. Looking at a small group of tangos. Kurde, znowu zabiłem cywila. Looking at a small group of tangos. Dobra, ja ich tu wyeliminowałem. Możesz do mnie dołączyć na dole. Tak. O. Chodź, kochanie, chodź, bo tutaj, wiesz, jeszcze tutaj są gdzieś. Ja wiem, a widzisz mnie? Widzę cię. Dobra, idę cię uratować. Znowu spadłaś za wysoko, tak? Mhm. A tego konwoju z żywnością chyba nie będzie trzeba nigdzie odwozić, tylko musimy go zaznaczyć. Ale tutaj, tu już jest prawie czysto, wiesz o tym? No tak, i teraz musimy sobie przeszukać. Ja ci pokażę, gdzie jest umiejętność, to sobie też weźmiesz. Ale najpierw chodź wziąć ten konwój, bo tu jest z żywnością. Buckle up, people. Nie no,
Czekaj, nie da się oznaczyć? Jest, da się, wyłaź stamtąd. Wystarczy oznaczyć. 5000 żywności, nieźle. Co ty powiesz? No. Dostałaś też? No. No też, bo to jak zaznaczamy razem, to dostaliśmy. Tak. Mhm. Patrzę, ale na tej mapie nic nie pokazuje, żeby tu jeszcze coś było. Musimy tak się przejść, choć... Tu jeszcze są ludzie jacyś do załatwienia. Wrogowie. No. Widzę. Trzeba ich wyeliminować i tam są skrzynki. Możemy iść po te zasoby. Tylko trzeba ich wyeliminować. Tylko gdzie oni są? Snajperkę wyciągam. Ja idę dołem, ty idź górą, ok? Mhm. A nie, to dołem. Są tu na dole. Są na dole, pomóż mi. Jeszcze tam jest gdzieś jeden. Gdzie on do mnie strzela? Przez okno. Zaraz ci pomogę. Ale gdzie ten gnój jest? Gdzie on, skąd on cię zabił? Stoi za budynkiem, tak. Stał za budynkiem schowany. O, już. O, co za śmieć. Dobra. Za bardzo nie uciskałem cycka? Nie. Dobra. Dobra, to teraz możemy sobie przeszukiwać spokojnie. Ej, posiłki jakieś. Musimy ich rozwalić. Posiłki. Ja idę do góry, do miasta. Chodźmy to miasto przeszukać, bo chodź za mną, to ci pokażę, gdzie jest ten punkt umiejętności. No. Idziesz? No, idę. No to chodź. Mam nadzieję, że pamiętam jeszcze, gdzie jest punkt umiejętności. No chodź, gdzie ty idziesz? Tu jestem. Wiesz, że teraz wyglądasz jak ten taki rebeliant. Ja szukam tych liści. Patrz, jaki tu się korek zrobił. Popatrz. Widzę. Ile aut stoi. Korek. Zrobiliśmy korek. A te posiłki tam minęliśmy, nie? Oni gdzieś tam się zatrzymali na początku miasta, więc... Niech sobie tam siedzą, a my idziemy, bo chcę ci pokazać punkt umiejętności, bo sobie weźmiesz. Bo tam masz 3 punkty umiejętności dodaję. To dużo. I tutaj trzeba na samą górę. Jeszcze wyżej. No i tu gdzieś punkt umiejętności jest. Masz go? Popatrz tutaj, patrz tutaj, no przeszukuj. Tu, w budynku, tu był gdzieś. Nie wiem, czy nie na tym biurku. Jest. No. Masz? Tak. Dostałaś 3 punkty? Tak. No. To dobrze. No dobrze, to teraz jeszcze trzeba byłoby zdjąć tego gościa w tej wieży. A może ja tam dorzucę granatem? Rzuć granatem. Ale nie, nie dorzucę tam. Nie dorzucisz na pewno? Nie. Widzisz, na te schody tylko. Mhm. Dobra, złazimy stąd. Musimy tam. A nie da się tego drona puścić? Teraz może nie będzie zakłócony. No, zakłócony. Drone's not working, we're being jammed. No, nie wiadomo, czy ten z tej wieży nie zakłóca tego drona. Kurde, ale mnie spędzi noc.
No trzeba tam iść, wiesz, Mariusz? Trzeba iść do tej wioski. No idę, idę. Bo nie popuścimy temu gościowi przecież tak łatwo. Ja już jestem w tej wieży. Mam nadzieję, że mnie nie zał... O, jest tam. Jest na najwyższym tym. Uważaj. Już nie ma. No, już go zabiłem. Stąd jest dobry widok. To była dobra pozycja snajperska. No, ale mamy tu wszystko załatwione. Chyba tu na razie nic więcej nie ma. No. Ja teraz nam oznaczam. Teraz sobie polecimy helikopterem po pistolet i misję poboczną, leki. Mhm. Ale helikopter nasz muszę namierzyć. Nie ma helikoptera? Gdzie my tym helikopterem wylądowaliśmy tu? Tam jakoś na początku. Jakiś kawałek stąd. Czekaj. A na M? Nie będzie widać na M. O, tu mam jakąś skrzynkę. No. Z zasobami. Łączność. Nie dużo, ale zawsze coś, nie? Mam helikopter, dobra. No. Dlaczego nie mogę wejść do tego helikoptera? Zepsuty, ty. Przylądowanie zniszczyliśmy. Tak. Przylądowanie zepsuliśmy skrzydła mu. No to czekaj. No tak. Ale ktoś tu przybył, bo jakieś już są te. Wiesz, to jakieś kropki są. Widzisz ty to? Mhm. To z tego. Mhm, widzisz ich? Tak. Wyeliminowałem. I jest jeszcze jedna. Jeszcze dwie są nawet. Mhm. Tu się chłopak zablokował. Dobra, weźmiemy sobie zwykłe auto. No. A tu pociąg jedzie. Widzisz to? Można w tej grze wsiąść do pociągu i sejechać pociągiem. Dobra, załatwiłem go. Dobra, idziemy tutaj. Mamy gazik. Bierzemy ten gazik, chodź. Hang on, I'll drive. Kosimy ten mur jak po prostu kosiarka. Nie? Patrz, skosimy sobie trochę muru. Wytrzymałe to auto po prostu. Kosi mur jak nie wiem. Widzisz, że jedziemy tam prosto na coś? Tam co tu będzie? Widzisz to? A tam jest patrol, musimy go pominąć tędy. No, no. Skrótem jechać. Damy radę, mamy obroada. 4x4 obroad. Ale tu jest jeszcze jeden patrol, uwaga. No właśnie, wjechaliśmy na niego. Czekaj, tam sobie weźmiemy ten... Enemy marked. Heads up. We've got army units in the area. Fuego!
Pomóż mi. Aż ty. Przyjechali jeszcze ten. Weź ich. Ty też zginęłaś? Jak to, kochanie, zginęłaś? Nie wiem, od tego patrolu, co przybył jeszcze. No, myślałem, że mi osłaniasz plecy. Tak, ja dostałam w plecy. I już zapalniczkę słyszę. Tak, muszę sobie zapalić ze stresu. Nagrywasz to? Co? No to teraz. Mhm. Nagrywam. No przecież ustaliliśmy, że nagrywam. Nagrywam. Gdzie my jesteśmy? A dobra, nie mamy daleko do tej misji. Dobra, zaznaczam ją. Idziemy na nogach, to jest 500 metrów, chodź. I tam jest taka broń do wzięcia, ja ci pokażę tą broń, bo ty pewnie nie masz jej zaznaczonej. Pokażę, gdzie ona jest, to sobie weźmiesz. A skąd tu tyle śniegu się wzięło? Bo jesteśmy w wysokich górach. Aha, jakoś nie widzę tych szczytów. No tam są szczyty. Tam. Te skałki masz na myśli? No. Dobra, uwaga, bo tutaj będziemy musieli też wyeliminować wroga, więc... Chodź tutaj za te skały i tu sobie puścimy drona. I'm in a small group of tangos. I'm looking at a small group of tangos. Musisz mi pomóc. Zabij go. Zabij go. Pomóż mi teraz. Zejdź na dół szybko mi pomóc. Żeby cię nie zdążyli zabić. Ej, halo! Pomóż! No. No, no idę! No to mi odpowiadaj, bo ja nie wiem, czy mi czasami słyszysz, wiesz, mogłoby nas rozłączyć na przykład, nie? Nie, słyszę cię cały czas. Thanks. Dobra. Jeszcze tutaj są. Jeszcze jest jeden. Small group of tangos. Dobra, dostał. I patrz, tutaj, chodź do mnie. Tu masz broń, widzisz? Znaczy, to jest modyfikacja do broni. Długa lufa. No. Sprawdźmy, czy tu gdzieś nie ma zielonych skrzynek. Nie ma. Dobra, to bierzemy samolot i teraz musimy go... Będziemy musieli lecieć samolotem. To jest wyzwanie. Ty będziesz musiał lecieć. No, wsiadaj. Dziesięć kilometrów musimy lecieć samolotem. Dziesięć. Dobrze. Tu jest jakaś tama. A ja sobie zapalę. Słaba pogoda na loty. Jak to w górach? Ale aż 10 kilometrów? Jeszcze 9. Pikujemy. Ryzykuję, pa. As me, they'll offer for their buchanas. I've got a healthy enough ego to say I want something like this when I die. What are you, a seal? Because I don't know any quiet professionals. Strzelają do nas z jakiejś... Burza!
burza się zrobiła. Zaczyna rzut. Halo? No jestem. Burza się zrobiła, a przed chwileczką chcieli nas zestrzelić z rakiety. Mhm. Leci, leci, dasz radę. Widzisz na horyzoncie burzę? Widzę. Niby taka misja poboczna, a trudna, 10 kilometrów? Już nie 10, już 5. No 5, no ale... Ale było 10, ta burza. Jeszcze 4. Lecimy nisko nad ziemią. Lecimy. I nie ma nic w pobliżu. Jeden patrol był. No, drugi patrol. Patrol, dobra, tu się wzniesiemy. No. Odrobinę. To my nad tą wielką bazę tam idziemy, widzisz? To... A nie, to jeszcze nie to będzie. Kurde, ale taka daleka podróż, nie? 10 kilometrów. A co to jest 10 kilometrów? No leci z samolotem, no trudno, kilometrów leci. No ale to będziemy w jakiejś zupełnie innej prowincji chyba. Zaraz zobaczymy na mapie, jak dolecimy. No to zobaczysz na mapie. 1-4 już. Ta burza na horyzoncie mnie martwi. Widzisz tu gdzieś to lotnisko? Bo ja nie widzę go. Nie. A, tu jest, dobra. Musimy odlecieć. Nie! Proszę, nie. Dobra, dobra, wysiadaj. Nie, nie, nie wysiadaj. Jest okej. No. Może się uda dojechać na lotnisko, bo tu jest jeszcze taki w miarę równy teren, a tu lotnisko już jest obok. Nie myślałem, że się rozwalimy. Nie po to lecieliśmy 10 km, żeby teraz się rozwalić. No trochę głupio by było. Damy radę. No, patrz, lotnisko już przed nami. No. Widzisz po prawej stronie tam? Kto tu postawił beczkę? Po co? Ty, chyba się uda. No uda. Kochanie, chyba się uda. Uda się, uda. Nie było to... Zakończone. No dobra, i teraz zobaczymy na mapę. O matko, w tej misji... To jest zupełnie inna ta. Musimy wrócić z powrotem do tamtej. No. Czekaj, znajdę na mapę. Dobra, to lecimy do najbliższej, czyli do... Po prostu polecimy sobie do tej misji. To leć od razu tym. No tak. No. Lecę od razu samolotem. Zrobimy jeszcze tą jedną i już kończymy. Dlaczego? Czas. A co jeszcze chcesz zrobić? Co masz do zrobienia? Muszę wziąć majkę. To jest tak zwana złośliwość piesowatych. Ona teraz musi wyjść. Dobra, zrobimy to. Wrócisz z majką, to jeszcze sobie zagramy, tak? Czy nie? No chyba tak. Ładne widoki. Fajnie to niebo wygląda, ten deszcz, nie? Jesteśmy w strefie burzy. Do misji mamy 5 km. Dlaczego tak bujasz? Bo tam helikopter jest obok i chciałem go minąć. Bo to był wroga helikopter. Zobacz, ile ich tu mijamy po lewej stronie, w tych, widzisz to? No. Tu jest jakaś taka duża baza. Patrz, jaki most duży jest.
Robisz moc. Zdjęcia? Rób. Jeszcze 2 kilometry do celu. Masz spadochron? Odblokowałeś spadochron już, czy nie? Nie, chyba nie. No to odblokuj ten spadochron, bo byśmy sobie wyskoczyli spadochronem, nie chcę ten samolot leci, a tak muszę lądować, a tam może nie będzie lądować. Dobra, spróbuję wylądować na tej drodze. A spadochron w czym mam? W przedmiotach? Nie, no w umiejętnościach. Dobra, jakoś się udało. That mine's been out of business a long while. Probably one of those old silver mines the Spanish started. Slaves mined those for centuries. Tutaj nad nami, po lewej stronie. No. Miners had to leave coca and tobacco for El Tio when they were working. I can see why it wasn't hard for Santa Muerte to find a home here. Tutaj też są goście. Musimy tu iść. Najpierw tych zeliminować. Nie zostawmy na tyle nikogo, bo potem nas załatwią. I tu jest dokument. Jeszcze tu jakiś. No ja dwóch wzięłam. A tu gdzieś jeszcze jest? Jeszcze tu gdzieś jest gościu. Nie są poznaczane. Tutaj gdzieś koło nas jest. Ale ciemny. Dobra, dostał. Dobra, to bierzmy ten dokument. Masz dokument zaznaczony w budynku? Tu jest na ziemi, widzisz go? Que pasa banda, aquí DJ Perico with great news! Today we have a very, very special guest in the studio. You're not gonna believe this. El sueño himself! Dobra. ¿Qué tal, Perico? Glad to be here today. Buen día, el sueño! Welcome to my show! It's truly an honor. Dobra, lecimy dalej. Nie wiem, co to jest. Posiłki lecą, dobra. Dobra. Ale realistycznie to wygląda właśnie z tym deszczem, tak takie, wiesz, warunki. Dobra, ja tu posiłki zlikwidowałem. Snajpera zdjąłem. Ja bez noktowizora nie jestem w stanie w tych warunkach walczyć. A ja bez noktowizora. A? Tak. Tu jeszcze jest gdzieś gościu. Mam go. No już
jeszcze dwóch jest chyba. Jeszcze jeden, gdzieś na skałach on musi się... Gdzie to jest? Dron ci działa? Tak, ale ja tutaj nie potrzebuję drona, bo... sobie wypić drona, a ja tutaj poszukam tego gościa, jeszcze gdzieś tu jest. Ale zauważ, że rebelianci się do nas dołączyli i oni go... O, ładnie, wyeliminowali go. Dobra, idziemy po tą... Idziemy po tą misję. Tutaj. Chodź sobie, weźmiesz to, zobaczymy, czy mi się wtedy uruchomi misja. Chodź szybko, szybko, bo jest wsparcie. Dobra, trzeba wyeliminować teraz wsparcie. Mi się skończyła amunicja. No dobra. Już. No to chodźmy teraz po tą misję. Uff. No było tak dość ciężko, ale daliśmy radę. No bierz tą misję. Ja załatwiłam, że siebie. No tu masz misję, no bierz, bierz. Najwięcej. Ty to widziałeś? 7. No widzisz, mówiłem ci, że ci coraz lepiej. Nowa misja. A, właśnie to jest to. To już było. Ej, a tu jeszcze mamy coś. Akta operacji, idziemy po to akta. Tylko tam będzie. Gdzie ty to widzisz? I umiejętność jest jeszcze. Dobra. No to idź. Chodź. I potem kończymy. Tylko czekaj, jak tam się dostać? No El Kozako, ty pierwszy idź. No to jest... Chyba musimy wejść do kopalni. Bo to nie jest do góry. 93 metry tylko. Widzisz ten punkt? No tutaj, kopalnia, jest wejście, chodź. Chodź. Ale widzisz, ile tam jest tego czerwonego koloru? Wiesz, co za chwilę będzie? Właśnie idziemy prosto na nich. No i dobrze, i tam jest amunicja. No. O, i już tutaj są. Właśnie, że ich tu nie ma. No, dziwne. Ej, patrz, jaki tutaj diabełek siedzi, ty. Popatrz. Widzę. Weź sobie legendę, weź. Tutaj przy tym diabełku jest legenda. Bóg podziemi i ważna postać w kulturze górników z terenów Boliwii, której początki sięgają prekumbilijskiego boga Uru, zwanego Wali. Górnicy często gromadzą się głęboko w szybach kopalni, zwłaszcza w rejonie Potosi, i składają w ofierze alkohol, papierosy i liście koki przed posążkiem El Toyo w zamian za ochronę. Ci, którzy nie oddadzą mu honoru, mogą zginąć lub doznać obrażeń. Jest zwykle przedstawiany jako pół człowiek, pół kozioł z bardzo wydatnymi męskimi genitaliami. Widzisz tam te genitalia? Poczekaj, zobaczę. Dali listek. Nie, jakoś nie widać za bardzo. Ale dobrze, że tu jest amunicja, bo mi już się kończyła amunicja. Już masz? No, możemy stąd chyba wychodzić. A tutaj też jest ciemno. A chodź, jeszcze tu wejdziemy w tą. Co tu no tam jest? No to idź. No to jest droga do góry. To idziemy. Na pewno? No. No to jest ta. No, kopalnia. Mhm. I tu wyszliśmy sobie. Mhm. Wyżej. Czy ty to widzisz, ten helikopter? Gdzie on jest? No już polecę. Słyszę go. Mhm. A
To nie wiem, czy to był wrogi helikopter? Tak. Tak. Dobrze, jak nas nie zauważył, to... No okej, to zapisujemy, tak. A tu mamy jeszcze, czekaj, bo ten punkt mieliśmy umiejętności wziąć. A gdzie tu jest ten punkt? No, zaznaczyłem go. O, tam jest. Idziemy, chodź. Jeszcze ten punkt umiejętności, musimy się spiąć na tą górę. Chodź za mną. Ale ładnie ci tam poszło w tej misji, wiesz? 7 załatwiłaś. No. No, bardzo ci ładnie poszło. Ej, tu jest ich dużo. Uwaga, czekaj, podejdźmy pod te skały i puścimy sobie drona. Chodź tu do mnie. I puszczaj tu drona. Grobowiec jakiejś Santa Muerte, widzisz? O, tu są jakieś chyba skrzynie. A, już wiem, oni tutaj sobie ten. Dobra, możemy spokojnie tam podejść, bo oni są, chronią się w budynku, musimy wysadzić drzwi. Idź od drugiej strony. Chodź. Mhm. Wyłącz drona już i chodź. Idziesz? No to ty, gdzie jesteś? A tam jesteś, dobra. Ty masz te drzwi tutaj? Patrz. Chodź. No chodź do mnie. Dobra, widzisz te drzwi tutaj? Mm-hmm. Stój tutaj, tu stań. Tu stań, gdzie ja stoję. Chodź tu, tu stań. No. No tu, gdzie ja stoję. No dobra, no a no, gdzie tu. Ty stoisz? No tu, nie widzisz mnie? Stań tu i rzucisz widzę. Granatem, rzucisz granatem do tych drzwi. Tak? Dobra. Tylko jak ci powiem. Dobra. Poczekaj na... no dobra. Mówię, jak ci powiem, to nie. No widzisz. Tu już zapisy wychodzimy. No poczekaj, cię uleczę. Coś ty, teraz nie dochodź do mnie, bo pełno ich jest. Poprosiłem cię, poczekaj, ja bym z drugiej strony wszedł. O matko, rzuciła granat. Kochanie. No bo nie trzeba taktycznie i... Trzeba słuchać rozkazów dowódcy, bo inaczej to misja jest niepowodzenie. No zazwyczaj słucham, no jakoś sam mi ten granat poleci. Puściłaś G pewnie, tak? Puściłam G. No, no to tak. Trzeba było tam stać i poczekać. No dobra, trudno. A dobra, jesteśmy prawie przy tym. No to możemy na razie wyjść. No poczekaj, zrobimy to, bo jesteśmy przy tym i... Bo potem nas zrespi, jak wyjdziemy gdzie indziej. Jak jesteśmy już pod tym, to weźmy sobie ten punkt umiejętności. I wychodzimy. I pójdziesz z tym psem. No. Chodź, stań tu gdzie ja i nie rzucaj jeszcze granatu. Stój tu. Nie wyjmuj go nawet. Tu gdzie ja jestem, chodź. Bo tu będziesz mieć osłonę. Bo tu się patrz, schowasz się tutaj jak wyjdą, widzisz? Tu się schowasz, gdzie ja teraz stoję. Więc stań tak i rzucisz granatem w te drzwi. Tylko poczekaj, jak ci powiem, dobra? Mhm. Czyli przytrzymać G i nie puszczać. Na razie nawet nie musisz przytrzymywać, po prostu na razie stój tam. Na razie nic nie robię, bo może puszczę ten granat. No dobra. No dobra, teraz możesz wysadzać te drzwi. Już? No. Frag out. Get some. Frag out. Hold on.
down. Fucking hell! Leży, ale nie dochodź do mnie! Kurde, jeszcze przyszły patrole. Nie dali nam zająć tej, bo jeszcze patrole się pojawiły te. Na tym. Na drodze. I nas załatwiły. Wiesz? No wiem, domyślam się. Ale już było lepiej, już sam raz było. Pamiętaj, że masz drugi granat. Jak rzucisz pierwszy granat, nie? To wrzuć drugi granat do środka od razu. Jeszcze raz spróbujemy i do trzech razy sztuka i lecisz z psem, a ja ten pójdę sobie podgrzeć obiad. Okej? Mhm. Ale zobacz, jak dzisiaj szybko się ten... Co? Jak ty się szybko respisz w tym zeszłym. Nie? Zauważyłeś to? No. No idzie od tamtej strony. Dobra, już wiem gdzie. No tu masz, nie? Te drzwi, tylko poczekaj na mnie. Dobra. Pamiętaj, że możesz rzucić drugi granat od razu. To wtedy oni podchodzą do drzwi i rzuć drugi im granat. Wiem. Czekaj, ja się trochę do tyłu wycofam, bo ja za blisko. Gotowa? Nie, poczekaj, ja sobie muszę by tylko broń ustawić. Bo ja mam zazwyczaj, wiesz co? No dobra. Mhm. No już. No to rzucaj. Frag out. Come here to Culeros. Frag out. Eat it, motherfucker. Frag out. Frag out. Tenemos vida. Jeszcze jeden tylko powinien być. Na górze chyba będzie. Mhm. A, jest. Dobra, i chodź tutaj do mnie teraz. Idę. Damn it. We need to move faster if we want to shut this shit down. Tu masz punkt. Dobra, mamy po jednym punkcie umiejętności. No, misji pobocznej nie wykonaliśmy, brakło trochę czasu, ale punkt umiejętności jest. A tam misje poboczne to tam to tylko te zasoby, więc. No dobra, to co? Wychodzimy, tak, z gry. Na chwilę. Dobra. No to do później. No do później. Leć z pieskiem. O, nie, jeszcze nie. Jeszcze coś tu mam. Nie będę... Dobra, amunicję. Wziąłeś amunicję sobie? Wziąłem sobie, no. No dobra. Ciekawe, czy się zapisze ta amunicja tak a propos. Zapisze się. Amunicja zawsze, jak zaczynamy od początku, to mamy na fulla. No. Rebelianci tak? Mogą wesprzeć się potężnymi salwami z moździe, żeby wykonać rebeliancki misję, aby blokować tę umiejętność. Dobra.